jak już widać, wszystko rozebrane, nawet wahacz został zdemontowany. Postanowiłem nie odkręcać tej śruby, bo jakoś sobie poradziłem z demontażem tego wahacza, tak jak widać. Wystarczy trochę pokombinować, no i wyjdzie skąd ma wyjść. A wahacz oczywiście miał bardzo duże luzy, trzeba go wymienić. No i co więcej, na dzisiaj to tyle. Zostawcie suba jak możecie. Pozdrawiam.